No to cześć, witam na kanale i zapraszam na kolejną podróż po fortyfikacjach Wału Pomorskiego. Dziś już wkraczamy na teren Drawińskiego Parku Narodowego, więc będzie się działo. Ptaszki kwilą, a odcinek, który dzisiaj zobaczymy, to Mirać Północ. Mam zamiar dziś zrobić cały odcinek, ten północny. Zobaczymy, czy się to wszystko uda. Na tą chwilę zapraszam na dzisiejszy film. A naszą podróż rozpoczynamy w takim miejscu. Tablica informacyjna informująca o fortyfikacjach tutejszych, jak to cały rys historyczny bardzo fajnie to wszystko zrobione. Zobaczymy, jak to dzisiejszy dzień się nam sprawdzi. W drodze do pierwszego schronu, jaki mamy dzisiaj zaplanowany, nie uwierzycie, co się wydarzyło. Nie zdążyłem włączyć kamery, nie zdążyłem tego uchwycić, ale mam pierwsze spotkanie w życiu z wilkiem. Pierwszy raz zobaczyłem dzikiego wilka. Przebieg dosłownie 20-30 metrów od nas. Teraz zagłębiamy się dalej w las, a na drodze, którą zmierzamy, znaleźliśmy odchody wilka. Tutaj. Był to pojedynczy osobnik. Zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Pierwszy raz w życiu widząc tego mistycznego stwora w lesie. Ten szary widok, który nam mignął. Niesamowite wrażenie. Niesamowite wrażenie. Zdecydowanie większy niż owczarek niemiecki, którego kiedyś miałem. To teraz się widzimy już prawdopodobnie przy schronie, chyba że coś trafimy ciekawego. I mamy pierwszy dzisiejszy tam w dole całkowicie rozerwany. Praktycznie tylko kawałek betonu. No to się przemieszczamy do kolejnego, ponieważ tego kolejnego już minęliśmy. Ale znów cały czas mam włączoną kamerkę, by trafić ślady. Może znowu, bądź może uda się. Chociaż w tej chwili już robię tyle hałasu, że pewnie ten wilk poszedł sobie. Pewnie cały ten odcinek będę o tym wilku wspominał, bo zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. I pozostałości kolejnego 20 metrów od poprzedniego, również ruina wysadzona. Zaczyna padać nam deszczyk, ale tak było w prognozie, z tym się liczyliśmy. Tam Łukasz w oddali, nie wiem czy go widzicie, w oddali przebiera kości, bo znaleźliśmy kości jakiegoś zjedzonego zwierzątka. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym nagle z łowcy nie zostaniemy zwierzyną. Wybaczcie, że się tak rozglądam, ale po prostu muszę. Do zobaczenia za chwilkę. Co my tu mamy?
Miejsce hibernacji nietoperzy. Obiekt monitorowany. Dobra, nie będziemy im przeszkadzać. Może się uda nakręcić. Chociaż one już się teraz wybudziły, bo nietoperze już latają. Ale super koncepcja. Bardzo, bardzo fajnie, że coś takiego jest. Zajrzę do środka. Czy to się uda? Tak, udało się. Rewelacja. Pamiętajcie, jak przyjeżdżacie w takie miejsca, by uszanować tą przyrodę. Tutaj wszystko wskazuje na to, że był to schron bierny i świetnie został wykonany. Świetnie został wykorzystany na to, by zrobić coś dobrego. Tak, jest bierny. Jest zasypany w koło. Nie ma strzelnicy. Wspaniały teren, wspaniały las. Jak widzicie, kolejny. Ale też rozpiżdżony. To okopy. Tutaj coś kopało, by ukryć swoje odchody. Co to mogło być? Że chciało schować swoje odchody. Nie ma jakichś wyraźnych tropów. Lecimy dalej. Ale dziwne. Zazwyczaj koty zakupują swoje odchody. Nie wiem, jak to wygląda w temacie kun. Czy jenotów, ale muszę się tego dowiedzieć. Ale to zwalone drzewo robi wrażenie. I znów linią okopu podążamy przed siebie do kolejnego. Kolejny dąb dzisiejszego dnia. Dużo tych dębów na dzisiejszym szlaku. I znów jazgot ptaków. A tam pomiędzy drzewami kolejny. Wysadzony, zrujnowany. Podejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda.
tak. Wysadzony. Strop zdjęty. Ale znów taka kruszynka troszeczkę. Ale jak przyroda potrafi sobie zagospodarować taki kawał betonu. Ale tutaj chyba było, zejdę na dół, bo tutaj chyba było, albo to było wyjście ewakuacyjne, albo zewnętrzne stanowisko obserwatora. Tak mi się tutaj coś wydaje. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie zewnętrzne stanowisko obserwatora. Okej. To teraz najważniejsza rzecz. Wydostać się stąd. Dziesięć, 12 metrów od poprzedniego tego biernego mamy następny obiekt, następny bunkierek, ale też wysadzony, zniszczony. Ale kolejny z listy życzeń odkreślony. Cały czas rozglądam się za tym basiorem. I przed nami następny bohater naszego filmu dzisiejszego. Pozostałości po pryczach, ale są troszeczkę inne niż zawsze, bo zawiasy są nitowane. Aczkolwiek też nie jestem pewien, czy to na pewno po pryczach, ale nie wiem, czy będziecie to widać. Już są skrzydlaci przyjaciele. Ale też pytanie, czy tam to co widzę to była strzelnica? Jeśli tutaj mieliśmy wejście, to tam pewnie była strzelnica. Zobaczymy. Tam mamy czy to jest możliwe? Ciekawe.
Tam mamy jakieś wspaniałe turkusowe jeziorko, tak wygląda. Mapa pokazuje głodne jeziorka. Widząc tego wilka dzisiaj, temat głodne jeziorka, oby tylko nikt nie był głodny. No to zmierzamy dalej.